witamy, słuchajcie, ze stoiska LG. Pokażemy Wam troszeczkę nowości. Pomoże nam w tym Darek Lisowski, który, mam nadzieję, opowie nam o wszystkich nowych rzeczach, które pojawiły się w smartfonach LG. Dokładnie tak zrobię. Mówiąc o TOF-ie, czy mówiąc o tak zwanej Z-kamerze, przede wszystkim zacząłbym od tego, że nie wiem, czy pamiętacie z prezentacji, dlaczego akurat Z-kamera. Mamy trzy wymiary na osi, jest X, Y i Z, czyli głębia. I jeżeli mielibyśmy mówić o tym, jak ta kamera jest wykorzystywana, to możemy ją wykorzystać na przykład w pierwszej kolejności do uwierzytelniania. Czyli jeżeli mój telefon będzie zablokowany, jak widzicie jest kłódka, wystarczy, że na chwilę położę dłoń, tylko i wyłącznie moją, rozpoznaję pana, automatycznie ten telefon jest odblokowany. Oczywiście moglibyście mnie zapytać, jakie mu się to udało. I tutaj mam coś, czego pewnie nie powinienem pokazywać, ale jesteście przyjaciółmi LG, więc wam pokażę. Telefon potrafi widzieć żyły. Jeżeli spojrzycie na, nie wiem jak to pokazać, żeby też kamera widziała, on dzięki temu, że wysyła światło podczerwone, kamera to widzi tą głębię i widzi temperaturę, automatycznie telefon widzi moje naczynia. Nie wiem, na ile to widzicie. Czyli mamy kolejny rodzaj identyfikacji biometrycznej na podstawie naczyń. To jest unikalne, bo to trzeba zaznaczyć. Tego nigdzie nie było. Tego nigdzie nie było. Dotychczas przynajmniej ja nie widziałem. Więc pierwszy sposób, w jaki chcielibyśmy wykorzystać tą technologię, to jest po prostu tak zwane identyfikacja na podstawie dłoni. Hand ID by to nazywam. Druga rzecz, która jest związana z TOF-em, moim zdaniem bardzo fajna, to wykorzystywanie TOF-a do komunikacji z urządzeniem bez jego dotykania. Czasem są takie sytuacje, że nie możemy dotknąć telefonu. Na przykład myjecie naczynia, gotujecie, prowadzicie auto, cokolwiek. I wtedy fajnie by było, żeby wykonać interakcję, niekoniecznie skupiając się na samym urządzeniu. I między innymi dlatego w telefonie zostały zainstalowane gesty. Mogę sobie zaprogramować dowolne aplikacje i włączę muzykę. Jadąc samochodem to jest bardzo przydatne. Jeżeli już włączyłem tą muzykę, to może włączę play. Jak już włączyłem play, może dam głośniej albo ciszej. I muzyka gra głośniej. Oczywiście jak nam trochę przeszkadza, mogę ściszyć. I teraz gdybyśmy użyli swojej wyobraźni albo mieli więcej czasu na demonstrację, to mógłbym wam powiedzieć, że jeżeli telefon leży na stole, a akurat przygotowujecie posiłek, dzwoni do was telefon, wystarczy, że zaprzyjaźniona ręka zostanie uniesiona nad telefonem i odbieram albo odrzucam. Bardzo w momencie, fajne. Gdy odbieram, automatycznie telefon odbiera na połączenie w trybie głośno mówiącym. Fajne, fajne, naturalnie fajne. Nie mogę go wziąć do ręki, prawda? Bardzo fajne. Więc jeżeli na przykład przeglądam jakieś strony albo widzę coś ciekawego, wykonuję taki gest. A jak myślicie, co to znaczy? Zrobić rzut ekranu. Dokładnie. Tak? Więc te gesty są bardzo intuicyjne, bo nie wiem, czy widzieliście, jak daje głośność. Wyobrażam tak, sobie, tak. Że chwyciłem gałkę. Tak, że chwyciłem gałkę. Bardzo często to się nie udaje ludziom, którzy pierwszy raz ten telefon wzięli do ręki, bo zapomnieli, co ma to emulować. I w momencie, gdy zadamy sobie pytanie, co ja tak naprawdę robię, to robi swoją robotę. Czyli jadąc autem, jeżeli wykonam taki gest gdzieś w powietrzu, automatycznie oznacza, że ja chcę głośniej. Dać głośniej. Tak. Więc to jest druga rzecz, którą wykorzystujemy w przypadku TOF-a. Trzecią rzecz najlepiej będzie pokazać, jak gesty mogą być wykorzystane do tego, żeby sterować samym urządzeniem. Ale co najważniejsze, czyli na przykład mogę sobie przybliżyć, oddalić kadr, jeżeli chciałbym zrobić zdjęcie ze statku, ale zobaczymy, czy temu gentlemanowi się uda przejść krok dalej, ponieważ dalej zaczyna się prawdziwa zabawa, czyli to emulowanie naturalnego oświetlenia. O, dokładnie to. Czyli przesuwamy słoneczko z lewej na prawą stronę i zobaczcie, co się dzieje ze światłem. Podstawowe prawa fizyki i tak naprawdę ciężko będzie odróżnić, czy ja naprawdę zrobiłem od samego początku doskonałe zdjęcie, czy po prostu ono zostało później poprawione. A to jest wykorzystanie banalnych algorytmów bazujących na podstawowych prawach fizyki i przede wszystkim modelu 3D twarzy, którą mamy. Bo to rozpozna, czy Z-kamera rozpoznała nas, wie, zmapowała całą twarz, ma model 3D tej twarzy i automatycznie jesteśmy w stanie wykorzystywać te podstawowe prawa fizyki. Moim zdaniem genialna rzecz z perspektywy fotografii, tego jeszcze nie widziałem. Jak widzicie, kamerę Time of Flight będzie również można wykorzystywać w grach. Co prawda jeszcze nie ma gotowych tytułów wykorzystujących to rozwiązanie, bo ono jest naprawdę premierowe, naprawdę nowe. Ale prawdopodobnie z czasem pojawią się gierki, które będą wykorzystywać tą nowość, którą zaprezentowało LG. Dzięki za oglądanie i zostańcie z nami.